Siema panowie i panie, sorry, ale nie mam czasu na nagrywanie. Pogoda jest kiepska, nawaliło śniegu albo cały czas pada. Tak jak wspominałem 2 tygodnie temu gdzieś, mam remont na chacie od 7 tygodni. Jeszcze nie jest wszystko skończone, umeblowane. Po prostu nie mam kiedy dla was nagrywać filmików. Nie ma odpowiednich warunków do tego, żeby nagrywać dla was filmiki. Myślę, że jeszcze chwila i będzie tutaj koniec. W przyszłym tygodniu mają przyjechać meble do pokoju. Jak będą ustawione, skręcone, mogę się powoli tutaj wprowadzać. Sypialnię mam już praktycznie gotową. Zobaczcie, tak to wygląda. Kilka drobiazgów. Myślę, że jak to ogarnę, wyskoczymy do Niemiec. Jeżeli będzie pogoda dopisywała, nagram dla was kilka filmików. Remont chaty. Muszę wam powiedzieć, że to jest po prostu tragedia, męczarnia. Ile tu jest roboty, słuchajcie. Ile sprzątania, jeszcze poprawiania, meblowania. Po prostu nie mam czasu, kiedy wyskoczyć i nagrać dla was filmików. Też troszeczkę żal, ponieważ 3 lata dla was filmy kręciłem, a teraz praktycznie wszystko odpuściłem. Od 2 tygodni nie byłem na siłowni. Nie mam czasu dla was filmików nakręcić. Wolę teraz docisnąć śrubę, słuchajcie, dać czadu skończyć to jak najszybciej, żeby wreszcie później mieć czas. A nie tak dłubać się z tym, babrać miesiącami, nie wiadomo jak długo. Także widzicie sami, czym jestem zajęty. Chcę po prostu tą chatę dokończyć, się tutaj wprowadzić i wtedy będę miał czas dla siebie, dla was. Polecimy z filmikami, niedługo wiosna. Pojedziemy do Rajchu. Coś nagramy, wyruszymy na autohandle tutaj w Polsce. Coś zmontujemy. Zobaczcie, jaki fajny efekt. Tak sobie Nygus chatę tutaj urządza. Takie gniazdko sobie tworzę. Takie krótkie ode mnie usprawiedliwienie, może sprostowanie. Zawsze były filmiki rano w niedzielę. Ostatnio nawet dla was filmiku rano w niedzielę do kawy nie miałem. No ale co mam poradzić? Słuchajcie, walczę z tym wszystkim praktycznie sam. Ostatnio mi troszeczkę ojciec pomaga, za co mu jestem wdzięczny przy montowaniu tych szaf, skręcaniu i tak dalej, meblowaniu. Ma też busa, którym możemy to wszystko tutaj przywieźć samemu. Bym się z tym wszystkim zajechał. W ogóle plan początkowy był taki, że ten remont, to wszystko będę robił sam. No, chyba by trwało to dobre pół roku, padłbym normalnie jak kawka. Tyle ode mnie, taka krótka wrzutka, szybciutka. Zaraz biorę się za mycie okna. Chcę tutaj na ścianie coś jeszcze namalować, troszeczkę pokombinować, wena twórcza. Zaraz robi się szaro, także lecę z tym tematem. A później chciałem skoczyć do sklepu, może po jakąś wycieraczkę, może jakiś organizator do kuchni, do szuflady na sztućce i tak dalej, może jakąś pościel sobie kupię. Także naprawdę się nie nudzę. Musicie mieć troszeczkę cierpliwości i troszeczkę wyrozumiałości. Także nie opuszczajcie Nygusa. Dajcie mi szansę. Wszystko wróci do normy. Myślę za tydzień, 2 tygodnie. Pozdrowionka, trzymajcie za mnie kciuki, łapki, komentarze mile widziane. I co? Widzimy się niebawem. Pozdrowienia.